Dziś odbędziemy kolejną niezwykle bogatą w historię i interesujące miejsca wycieczkę. Piotr Łuczak, Turystyczna Wielkopolska. Zaczynamy! Jest mi niezmiernie miło, że rozpoczynamy dziś drugi sezon programu Turystyczna Wielkopolska. Co więcej, najfajniejsze jest to, że w dzisiejszym odcinku pokażę Wam kolejne fantastyczne miejsca z powiatu i miasta, którego pochodzę, czyli Środy Wielkopolskiej. To już druga nasza wizyta na ziemi średzkiej. Zerknijcie, jak spędzaliśmy tutaj czas ostatnio. Podróż po powiecie średzkim zaczynamy w miejscu, w którym wszystko się zaczęło. Jesteśmy w Gieczu. Obecnie to mała i spokojna wioska. Ponad 1000 lat temu był to jeden z najważniejszych piastowskich ośrodków centralnych. Umieszczony przez Gala Anonima obok Gniezna, Poznania i Włocławka na liście wielkich grodów Bolesława Chrobrego. Co warto tutaj zobaczyć? Przede wszystkim wchodząc przez obecny otwór w wale grodu, wchodzimy w przestrzeń wykreowaną przez pierwszych piastów. To jest rzadki widok, bo spotykamy się w Wielkopolsce Centralnej tylko w przypadku Grzybowa oraz Ostrowa Letnickiego. Widzimy od razu potęgę w zasadzie inżynierii i władzy piastów. O tym też świadczą relikty architektoniczne, które zostały odsłonięte łopatą archeologa. Chodzi mi tutaj o pałac książęcy niezrealizowany, który datujemy na koniec wieku X najpóźniej, oraz pozostałości kościoła z unikatową kryptą relikwiarzową. Tutaj jeszcze można powiedzieć, że te nasze prace spotykają się z dużym zainteresowaniem i dlatego właśnie na naszych ekspozycjach muzealnych wystawia czasowa, obecnie w tym roku jest udostępniona, dotycząca kościoła grodowego. Zapraszamy serdecznie. Jak i też mamy wystawę stałą, która w oparciu o prace archeologiczne po prostu pokazujemy wymiar taki sakralny, wymiar ekskluzywny akurat tego miejsca w oparciu właśnie o zabytki w dużej mierze unikatowe. Z Giecza przenosimy się do miejsca, które jest bardzo ważnym punktem na historycznej mapie powiatu średzkiego. Po przejechaniu niecałych 20 km dotarliśmy do Winnej Góry. Nazwa nie jest przypadkowa, ponieważ szacuje się, że już w XIII wieku znajdowały się tutaj winnice. Perłą wioski jest neoklasycystyczny pałac z 1910 roku otoczony przepięknym parkiem. Na co dzień obiekt pełni rolę siedziby Pałacu Generała Dąbrowskiego, instytucji kultury samorządu województwa wielkopolskiego, która swoją misję realizuje wokół postaci Jana Henryka Dąbrowskiego. Więcej o pałacu i o jego misji opowie nam dyrektor Marek Roman. Został wybudowany na życzenie Henryka Mańkowskiego, prawnuka generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Opodal miejsca, gdzie niegdyś stał oryginalny pałac, który generał Dąbrowski dostał od Napoleona w ramach zasług wojennych i gdzie dokonał swojego żywota ostatnie 3 lata mieszkając w Winnej Górze. I przed nami bardzo ambitne plany wytworzenia we wnętrzach pałacu dużej wystawy narracyjnej, niemuzealnej, która będzie poświęcona zasadniczo trzem wątkom. Pierwszym i głównym będą losy generała Dąbrowskiego. Drugim będą losy tego pałacu i ta historia będzie osnuta głównie wokół postaci Klementyny Mańkowskiej. A trzecim wątkiem, jaki będziemy opowiadali tą wystawą, to będzie wątek prekursorek i prekursorów pracy organicznej. Jesteśmy w zmodernizowanej wozowni, w budynku stajni i wozowni. W grudniu 2023 roku oddaliśmy ten budynek do użytku i na tę okoliczność udostępniliśmy publiczności wystawę czasową pod tytułem Generał sam się broni. Jest to wystawa w całości poświęcona naszemu patronowi, czyli generałowi Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu. Możemy na niej znaleźć zarówno oryginalne elementy uzbrojenia z epoki napoleońskiej, jak i kopie umundurowania. Wolno przymierzać. No to przymierzamy. Zapraszamy w każdy weekend od 9 do 14 oraz dni poprzednie po wcześniejszym umówieniu się od 8 do 14.
Tuż obok pałacu znajduje się barokowy kościół z 1766 roku pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Mam stąd bardzo dobre wspomnienia. Tyle prywaty. Kontynuujemy naszą wycieczkę i lekcję historii po tych najpiękniejszych terenach w Wielkopolsce. Przenosimy się do Koszut. Wizytówką Muzeum Ziemi Średzkiej jest jego siedziba, mieszcząca się w późnobarokowym dworze szaleckim z XVIII wieku. To naprawdę fantastyczne miejsce, dzięki któremu możemy odbyć wyjątkową podróż w czasie. To, co jest wyjątkowe w naszym dworze, to jest nasze muzeum. Tutaj na parterze prezentujemy stałą wystawę, którą nazywamy Mała Siedziba Ziemiańska w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku. I jest to właściwie mieszkanie ziemianina z tamtego czasu, które samo z siebie jest już atrakcyjne dla osób zwiedzających, ponieważ gromadzimy artefakty z XVIII, XIX i początku XX wieku i to tworzy nasze mieszkanie. Mamy aż 9 sal ekspozycyjnych, które prezentujemy zarówno na dole, jak i na piętrze. Także to są te pomieszczenia, które udostępniamy do zwiedzających. Myślę, że każde pomieszczenie ma swój taki unikalny klimat. Także jeżeli ktoś z Państwa nie był, to serdecznie zapraszamy, aby poznać te nasze piękne wnętrza. Jest taka historia, że tutaj obok salonu znajduje się sypialnia pani domu, która w rzeczywistości była sypialnią pani Gabrieli z Małachowskich-Rekowskiej przed wojną i na meblu, na gotowalni między oknami są wyłożone sprzęty do czesania się. No i tak chodzę po ekspozycji i co jakiś czas patrzę, że grzebień nie jest do końca czysty, jakieś czarne włosy tam są. Ja mówię do załogi, kto się czesze? No nikt się nie czesze. Ja co jakiś czas czyszczę ten grzebień, szczotkuję go do czysta i on znowu po miesiącu jest brudny, nie? No i stąd wnoszę, ponieważ pani Gabriela była brunetką, że jednak przychodzi do swojego pokoju i się czesze. Opowiadam to naszym zwiedzającym. No i oczywiście słyszę dźwięk aparatów fotograficznych i zbliżenia na tenże grzebień, który jest tutaj wyjątkowy zupełnie. Nie? Żegnamy dwór w Koszutach. Teraz pokażemy Wam, z czym walczył Don Kiszot. Tuż obok dworu znajduje się zespół 3 XVIII-wiecznych wiatraków typu Koźlak, przeniesionych z Jarosławca, Pałczyna i Pięczkowa. Warto rzucić na nie okiem. Około 15 km od Koszut oddalony jest Zaniemyśl. To właśnie tu, po tej potężnej dawce historii, czeka nas trochę relaksu. Zapraszamy Was do dworku Fantazja. Dysponujemy dużą klimatyzowaną salą, która pomieści 130 gości. Mamy też bazę noclegową z przestronnymi pokojami, która pomieści 30 osób i mamy także apartament dla nowożeńców. Naszym największym tutaj atutem zdecydowanie jest ogród, który ma 6000 metrów. W samym centrum jest staw z wodospadem, jest grota. Organizujemy w nim śluby cywilne, więc jeśli ktoś takiej pięknej scenerii chciałby się pobrać, to jest taka możliwość u nas. Przepiękny ogród, można sobie tutaj fajnie pospacerować. A skąd pomysł na nazwę? No bo dosyć niecodzienna. Pomysł na nazwę wziął się stąd, że mieliśmy mieć, najpierw miało być imię którejś córki. Ciężko nazwać córkę Fantazja. Ale potem okazało się, że elektrycy z nas się śmiali i mówią, że no jak nie wymyślę dobrej nazwy i nie będzie Fantazja, to no bo wkręcają czarne żarówki. Okay. A mieliśmy wspaniałych elektryków, za co im serdecznie dziękuję. No i tak, bo Fantazja jest od tego, aby bawić się na całego, nie? Więc dlatego tak to nazwaliśmy. No myślę, że ogród jest, spełnia warunki dla Państwa młodych. Jak ktoś przyjedzie z aparatem i kamerą, no myślę, że może stworzyć bardzo fajne zdjęcia. Nie trzeba nigdzie więcej jeździć, nie? I można się tu bawić na całego. Można się bawić na całego. Jeśli jesteście w Zaniemyślu, warto zobaczyć Wyspę Edwarda, która znajduje się na Jeziorze Raczyńskiego.
Według legendy wyspa została usypana na polecenie wojewody poznańskiego Stanisława Górki, który chciał ukryć na niej skarby. Jej powierzchnia sięga 3 hektarów, a pierwsza wzmianka na temat wyspy pochodzi z 1331 roku. Wyspa i jezioro zostały tak nazwane na cześć magnata wielkopolskiego, polityka, mecenasa sztuki i nauki, Edwarda Raczyńskiego. Największą atrakcją na wyspie jest szwajcarski domek zbudowany w 1819 roku dla hrabiego Raczyńskiego. Sielankowa wyspa kryje za sobą mroczną historię. Można powiedzieć, że Raczyński padł ofiarą hejtu. Niesłusznie oskarżony o malwersacje finansowe przy budowie złotej kaplicy w katedrze poznańskiej, wpadł w depresję i popełnił na wyspie samobójstwo w niezwykle makabryczny sposób, strzelając sobie w głowę z armatki.